Hej, chciałam wam powiedzieć dzisiaj coś, co zmieniło moje życie. Chciałam wam powiedzieć, że istnieje świat, który jest niefizyczny. Świat, który jest duchowy, świat, który jest ponadnaturalny. My widzimy tylko tą fizyczną stronę, ale tak naprawdę jest duchowa strona, jest ponadnaturalna strona. Chcę wam powiedzieć, że spotkałam prawdziwego Boga. Boga. Boga w moim życiu, który zmienił moje serce, który zmienił moją duszę, który zmienił mnóstwo rzeczy w moim życiu. Chcę ci powiedzieć, że każdy człowiek i ty też jesteś oddzielony od Boga. Jesteś oddzielony od Boga. I jeżeli chcesz, możesz się z Nim pojednać. Musisz się pojednać z Bogiem. Każdy człowiek musi się pojednać z Bogiem. Każdy człowiek musi się nawrócić do Boga. Dlatego, że Bóg jest Stwórcą, Bóg jest zarządcą tego świata. Bóg jest tym, który wyznaczył czas i porę, który wyznaczył zasady, który wyznaczył reguły. On stworzył ciebie, On ciebie zna, zna twoje myśli, zna twoją przeszłość, zna twoją przyszłość. Wie, co robisz, wie, co mówisz, wie, co myślisz. I On jest tobą zainteresowany, Bóg jest tobą zainteresowany. Ale ty musisz powiedzieć Bogu tak. Bóg chce ciebie zmienić. Bóg chce ci pokazać prawdziwy świat, prawdziwą miłość, prawdziwe życie. Bóg chce mówić do twojego życia, pokazać ci twoją przyszłość, pokazać ci, co możesz zrobić, jak możesz żyć. Może ci to pokazać, może zmienić twoje uzależnienia, może zmienić twoje problemy w sukcesy. Może, tylko na jego zasadach. Jeżeli chcesz, możesz się pojednać z Bogiem. Możesz być z Nim dzisiaj, razem. Bo jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to będziesz na wieki oddzielony od Niego i pójdziesz do piekła, dlatego że będziesz musiał zapłacić za każdy swój błąd. Za każdy swój błąd. Ale jeżeli przyjmiesz Boga, pojednasz się z Nim, to Bóg zapłaci za twoje błędy. On zapłacił. Jezus Chrystus to żywy Bóg, który przyszedł na ten świat i On zapłacił za twoje błędy. Ale możesz to przyjąć i musisz to przyjąć. Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz przyjąć tą zapłatę. Jeżeli jej nie przyjmiesz, to jesteś nadal oddzielony i będziesz musiał zapłacić. Przyjmij Boga, przyjmij Jezusa, pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się w swoim pokoju dzisiaj z Bogiem. Powiedz, Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, żebyś Ty zapłacił za mnie, bo ja nie chcę sam płacić. Bo nie wypłacę się. Nie wypłacę się za moje błędy. Bóg do Ciebie przyjdzie, jeżeli zawołasz ze szczerego serca, powiesz Mu, pomóż mi. Pomóż mi, Jezu, potrzebuję Ciebie. Amen.